Niecodziennego odkrycia dokonali w opuszczonej hali firmy w strefie ekonomicznej asesor komornika przy Sądzie Rejonowym w Kutnie oraz pracownicy Biura Doradztwa Kryminalnego. Komornik miał zająć mienie zadłużonej firmy. Okazało się, że w jej halach znajduje się nielegalna fabryka papierosów. Po pokonaniu zabezpieczeń na sam początku Kutki od bramy i dostaniu się na teren firmy, zaczęliśmy rozwiercać zamki, które znajdowały się w drzwiach z jednych z hal. Po pokonaniu tych zabezpieczeń, otworzeniu tych drzwi, buchnął, można tak nazwać, w naszym kierunku bardzo mocny, silny odór tytoniu. Jak się później okazało, wewnątrz była, jak można powiedzieć, nielegalna wytwórnia papierosów tytoniu. Gołym okiem można było dostrzec, że w środku znajdowały się jakieś pojazdy oraz wózki widłowe. Tak? My jako biuro nie wchodziliśmy do środka, czynności przejął komornik. Kutnowscy śledczy pod nadzorem prokuratury rejonowej wraz z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli miliony gotowych papierosów i linię produkcyjną do ich wyrobu. Asesor komorniczy komornika przy Sądzie Rejonowym w Kutnie, wykonując czynności zawodowe na terenie jednej z opuszczonych hal w rejonie łódzkiej strefy ekonomicznej, ujawnił linię produkcyjną do produkcji wyrobów tytoniowych. O tym fakcie powiadomił kutnowską policję. Na miejscu mundurowi do późnych godzin nocnych wykonywali czynności procesowe, w tym oględziny sektorowe pomieszczeń hali. Ujawniono m.in. maszyny do produkcji wyrobów tytoniowych, gotowe wyroby tytoniowe, a także susz tytoniowy. W działaniach brali również udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej. Łącznie zabezpieczono ponad 7 600 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a uszczuplenie podatku akcyzowego wstępnie oszacowano na kwotę co najmniej 12 milionów złotych. Dokładne wskazanie ilości zabezpieczonych wyrobów tytoniowych oraz wartości uszczuplenia podatku z uwagi na gabaryty oraz sposób zapakowania będzie możliwe po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy dokonują szczegółowego wyliczenia w tym zakresie. Mundurowi teraz muszą znaleźć właściciela przestępczej działalności. Śledztwo już ruszyło w kutnowskiej prokuraturze.